Hej, siam wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Undertale. Niech was nie zmieni nazwa, jest napisane tutaj Rebirth, ale tak naprawdę jest Afterbirth. Bo jakiś błąd graficzny podczas wgrywania plików. Co nie, wszystko jest jednak okej. Kontynuujemy naszą przygodę i na kim my ostatnio skończyliśmy, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, to na Madami, więc teraz zagramy Undyne. Bang, lecimy. Zagramy naszą małą... nieśmiałą rybką. Oj, na początku mamy spirkę, ale zajebiście. A strzały... o mój Boże, strzelamy małymi spirkami. Ale mi się to podoba. Tylko... coś się zjebało. A, okej. Okay. Coś się zjebało i wypieprzyło mi program. A odpaliłem tym razem zawczasu odpaliłem, ale coś się zbugowało. Także siak, z tego co widzę... to... wow, ile mamy obrażeń. Holy shit. Ile mamy obrażeń tą Undyne, ale w sumie biorąc pod uwagę, jaką ona jest postacią, takie duże obrażenia mają jakiś sens. Tylko mamy minus jeden laku, czyli w sensie ona jest zamiast Keepera? To by pasowało, moi drodzy. Strasznie mi się podoba motyw tej spirki. W ogóle spirka to jest podmieniony ten wielki mieczyk, który zadawał dużo obrażeń, a jeśli mnie pamięć... tak, a nasze strzałki to są po prostu zamiast gwoździ. Zamiast gwoździ. Co dość mocno zwiększa obrażenia, nie oszukujmy się. Nie chcę podnosić na ten moment tego Soul Heartu. Na ten moment nie chcę tego podnosić. Wciąż, zajebiście, mamy mnóstwo obrażeń. Dobrze zrobiony wygląd, nie ukrywajmy tego. Aż mnie dziwi, że ona nie jest zamiast Kanego, wiecie? Dziwi mnie to strasznie, w końcu ona nie ma jednego oka. Kenny nie ma laku na minusie, to musi być zamiana za Keepera. Jestem tego pewien. No ale cóż. Tak czy siak? Podoba mi się mocno. O mój Boże. Podoba mi się mocno. Musimy tak czy siak znaleźć... a, byłem w treasure roomie. To w sumie nie wiem, czemu ja się tutaj biję, ale... o Boże, jak się fajnie clearuje te muchy. Z tą włócznią. O mój Boże, jak się dobrze je clearuje. One podchodzą i giną. Podoba mi się to, że mam broń mele. Nie wiem, czy tak się nazywa. No ale mniejsza większość. Podoba mi się, że mam taką broń. Dobra, rozwalimy bossa. Zdobyłbym z chęcią jakąś bombę. Boże, ile tutaj jest niebieskich kamyczków, ludziska. Widzicie te niebieskie kamyczki? Ja widzę, to jest straszne. To jest straszne, moi drodzy. A my nie mamy bomb. My nie mamy bomb. A jest tyle tych niebieskich kamyczków. To jest tragedia. Czy on się tylko charżuje? Chyba tak. Dajcie mi smalorok. Wow. Dobra. Ona strzela niby, ale... hurdur. A, jest sam Soul Heart. Ball of Bandages. Okej, wezmę. Wrócimy się po Soul Heartcik. Bo czemu by nie? Mam kluczyki, ale czy ja chcę wchodzić do jakiegokolwiek sklepiku, kiedy mam 3 centy? Raczej nie! Chyba nie. Curse of the Blind jakoś szczególnie nas nie boli. Boli mnie brak bomb. Jej. A, proszę, pieniążek. Ale już tyle. Ale gdzie moje bomby? Bomby, gdzie moje skapular, co daje? Jeżeli będziemy mieli połowę serduszka chyba czerwonego, to będziemy dostawali Soul Heart. Więc to może być przydatne. Gdybyśmy mieli umrzeć, ale hurdur. Dobra. Co dalej? Góra. Chodźmy na górę. Nie boję się niczego. Dobra. Znowu niebieskie kamyczki i znowu brak bomb. To jest straszne, moi drodzy. To jest naprawdę straszne. Okej, rozwalę tak. Będą dłużej przejeżdżać. A, nie bij mnie. Dziękuję. Szybko zabić. Łoi, to było bliskie. O, pilsik, co to daje? Lock up! No dobra, mamy normalny lak. Bardzo milutko. Bo też, że jedyny lak na minusie miał Keeper, jeżeli mi pamięć nie myli, co nie? Właściwie zastanawiam się, jakie staty przejęła ta postać. Czy to nie jest istotne, bo mamy wpis do obrażeń dzięki naszym gwoździkom. Co oczywiście jest dla mnie bardzo na plus. Ale... czy Keeper nie miał jakichś specjalnie złych statów? Nie miał po prostu życia i to było kurewsko złe. I to było kurewsko złe. Bang. Bang powiedziałem. No, dzięki. Bateria raczej się nie przyda. Flush. Czy możemy zamienić wszystko w gówno? Okej. Okay. Może się przyda. Bo równocześnie zabijamy wszystkie gówna natychmiastowo. Więc może nie być złe. Tak de facto. Może naprawdę nie być złe. Dawaj ten hajs. Ale wiecie, co by się przydało? Bomba. Bomba, for fuck's sake. Gdzie moja bomba? O, jest
bossu. Oczywiście wchodzimy do Devil Roomy. Bardzo nam na tym zależy. Coś jest tutaj nie tak. No ale mniejsze. Czy na pewno tylko bug graficzny z tym rebirthem? Szczerze mam nadzieję. Mam szczerą nadzieję. Bo z tego co wiem, jak ściągałem wersję 3.3, to była to wersja z możliwością dodania odpalenia tego na wersji Rebirth. Ale nie instalowałem tej możliwości odpalenia. No cóż, auć. Zabolało. No ale najwyżej pogram na Rebirthie. Jeden odcinek. Nie chce mi się sprawdzać. Zwiększone obrażenia przyjmę. Nie, w Rebirthie nie było takich kolców, ok? W Rebirthie nie było takich kolców w Devil Roomach. Nie było. Więc to jest Afterbirth. Czyli wszystko tak jak myślałem. Czy chcę wziąć łapkę kanapkę? Zamiana wszystkiego w gówno nie jest takie złe. Nie, nie chcę brać. Weźmiemy sobie ten item, ale poza tym to nic. Dobra, szczerze zajrzę tutaj, z ciekawości. Nic ciekawego nie ma, absolutnie nic nie ma, więc ignorujemy to. Teraz chciałbym się zastanowić, czy w którym miejscu mógłby być... Szczerze mam to w dupie. Zrobimy tak. Smalorok! No, nie jest to Smalorok, ale... Ale jest to coś lepszego. Jest to coś lepszego. Można powiedzieć. Przyjmę. Dobra, dorzuciliśmy bombę. Mam teraz pełny deal z szatanem. Co mnie cieszy, bo nie ominie nas kompletnie żaden deal z szatanem. To jest bardzo fajne dla nas. No dobra, tutaj nie mam już ciekawego. Lecimy. Bang, baby, bang. Lecimy. Podoba mi się ta postać. Głównie dlatego, że ma duże obrażenia. W ogóle mam broń z bliska. To mi się strasznie podoba. Strasznie mi się podoba Undyne. Nie wiem, czy jeśli chodzi o auć, jakoś postaci przebije Sansa. Bo Sans miał zajebisty pattern. Ale i tak mi się bardzo podoba. Definitywnie będzie to jedna z moich ulubionych postaci. Wow, chodźcie tutaj, chodźcie, zadźgam was wszystkich. Jej, baby, jej. Można tak agresywnie grać. Ona nie jest postacią dość agresywną. Ach, to możemy się tak napierdzielać. Otworzę. Ło, ile hajsu było warto. Było zdecydowanie warto. Oh yes. Zawsze się pojawiają te ulepszone wersje ponad tych nieulepszonych. Zawsze, every fucking time. Opa. Oj. Chodź. Chodź mi się, chodź. Tyle? Jeszcze ty. Rawr. Dobra, obici. I dostałem dwa razy klucz, pięknie. Teraz mam jedną bombę, ale czy chcę na coś zużyć? Myślę, że nie. Myślę, że chcę wejść tutaj. A, to nie jest sklepik. Two of Diamonds, okej. Okay. Two of Space. Użyjemy. The Full Justice. Okej, okay, nieskończoność bomb. Przyjmę. No, ale skoro mam nieskończoność bomb. Skoro mamy... Wow, nie tak blisko. Skoro mamy nieskończoność, używajmy! W takim bądź razie. Mamy takie możliwości? Używamy. Dziękuję, dobra. Oj, żeż ty! To było niemiłe. To było bardzo niemiłe z twojej strony, gro. Bang. Ach, jednąć wszędzie. Co to będzie? A nuż coś fajnego odkryjemy. Grunt, żeby nie stracić soul heartu, moi drodzy. Bo jednak... Dobra, tutaj nie będziemy wchodzili. Co to? I found pearls. Okej. Okay. W ogóle mamy nieskończoność... czego? Mamy nieskończoność bomb, mamy nieskończoność kluczy. Co się dzieje? Co się dzieje, moi drodzy? Czy nie narzekam, no. Możemy wejść wszędzie, możemy otworzyć wszystko. Nie chcę otwierać tej skrzynki, de facto. Tej skrzynki jakoś nie chcę otwierać. Kurczę sobie zostawię. O, soul heart, worth it! Moi drodzy, worth it. Oh yes, baby, oh yes. Nie? Podchodź. No jakim cudem to trafiło? To nie ma prawa bytu. O, sekret. Auć! O mój Boże. O, sekret.
Wow! Trollbomby mają Ray Flawaya. Zajebiste. Dobra, co my chcemy zrobić? Na pewno rozwalić ciebie. Worth it. Teraz pytanie. Kiedy będzie opłacalna Pandora? W łomie będziemy mieli dwa boss itemy. Czy chcę zamienić nasz space bar item zamiast tego? Myślę, że to może być dobry pomysł. Myślę, że to może być absolutnie dobry pomysł. Nie zależy mi na tym, więc zrobimy Two of Diamonds. Hop. Weźmiemy to. Joker. To mogę użyć potem, w przyszłości. Weźmiemy to. Robimy sobie Soul Heart. I spieprzemy. I będziemy czekali do łombu. Taki jest mój plan. Taki jest mój plan na życie. Zrobimy tak. Poszukajmy jeszcze sekretu, dokładnie. Akt! Aktualnie to jest... Dobra, jebać to. Aktualnie to jest Blankard. Oj, Two of Diamonds. Hello! Hello! Czy z drugiej strony użyjemy teraz Two of Diamonds, ponieważ chcemy mieć Jokera. Możemy kupić wszystko. W sumie, czy chcesz tutaj kupić? Nie. Akt sobie zostawię, bo to kopiuję kartę Tarota i to jest takim spoko. Dobra, spoko. Na pewno byłoby to super zajebiste, gdybym nie miał tego, Ryja... O mój! Ryja Kozła. Wciąż nie zmienia to faktu, że jest to bardzo spoko. Potrzebujemy jeszcze Tearsów. Bo trochę za wolno strzelamy. Gin. Brrr. Już uciekaj, uciekaj. Przynajmniej mamy duże obrażenia z bliska, trzeba to wykorzystywać. Glamburger, no dobra, no. O, atak. To jest akurat spoko. Ta książeczka nie jest spoko, więc nope. Dobra, tyle, co nie? Wow, nie chciałem tego. Tak, więcej nic tutaj nie spotkamy. Bo byliśmy w super wszystkich sekretach, byliśmy w treasure roomie, byliśmy w sklepiku, wyjebane. Więc wyjebane. Okej, okay, lecimy. Mógłbym używać karty Tarota, żeby... Znaczy, da aktu. O mój! Odsuń się ode mnie. Kuźwa mać, ja tu zaraz zginę. W ogóle czemu mam dodatkowe życie? Chwila, chwila, co? Ja mam dodatkowe życie? O mój Boże, rozumiem to! Nie jestem zamiast Keepera. Keeperem. Nie jestem Keeperem. Jestem Lazarusem! I mogę się wskrzesić jak Undyne w grze! O mój Boże, dobre! No tak, Undyne. O mój Boże, jest! Podoba mi się to. Teraz musimy z dealami z szatanem się zajebać. I się wskrzesić jako hero! No tak! Ej, to jest plan. Podoba mi się to. Podoba mi się to mocno. Podoba mi się to bardzo mocno. Tylko umrzyj! Nie masz na to, jak mi się to podoba. Zgin. Scapegoat. Śmiesznie. Hop. Nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, ale wezmę. Dummy body. Dobra, wskrzesiłem się, zajebiście. Dummy body. Czy ja rozumiem, że to jest po prostu zwykłe latanie? To rozumiem, że to jest zwykłe latanie, czy może mam opcję z Ghost Tearsami? Bo może... Czekaj, nie... bo podwójne życie, jakie można stracić... Co nie? Inaczej, teraz się przekonamy. Bo ogólnie mamy dwa itemy, które dają nam latanie w Devil Roomie. Jeden daje tylko latanie, co jest dość słabe. Drugi za to daje nam również Ghost Tearsy. Nie, to jest zwykłe latanie! To jest tylko i wyłącznie zwykłe latanie. Oh shit. No to słabo. Straciłem właściwie jedno życie na to, żeby mieć latanie. Znaczy latanie nie jest złe, nie oszukujmy się. Latanie nie jest, broń Boże, złe. No ale wiecie. Bang, bang. Pozwalmy najpierw ich. Nie! O mój Boże. O, zajebiście, dostałem Soul Heart. No tak, zapomniałem o tym. Skapular. Czego ja się mam bać w takim razie? Napieprzamy. Oj! Nie ogarnąłem hitboxa. Ranimy, ranimy, ranimy. Z bliska bijemy. Z bliska ranimy, jest okej. No dobra, o, mamy Tearsy, to jest super. To się bardzo przyda akurat.
Nie obchodzi mnie żaden deal z Shatterem pewnie dlatego, że nie mamy życia na to. Dobra, schowamy się tutaj, żeby nie oberwać. Kurde, gdyby to dawało Ghost Tearsy. Ej, to w sumie powinno dawać Ghost Tearsy, bo przecież Madami był duchem. Więc to powinno dawać Ghost Tearsy, tak by the way. To powinno być zamiana nie zamiast latania, tylko zamiast właśnie... jak to się nazywa? No, tego. Dobrze, wiecie, o co chodzi. Dobra, rozwalimy to wszystko, nie chce mi się tracić życie, czasu i wszystkiego. Daj mi to. Dobra. Chodźmy. Szukam sklepiku. Potrzebuję sklepiku, mamy tyle pieniędzy, że nie zawaham się ich użyć. Mam pieniądze i nie zawaham się ich użyć. Dobra. Bang. Mamy latanie, ale jest to tyle dobrze, możemy sobie wejść fajnie. Oj! O, nie, nie obrywałem, jak miło. A, bo oni je biją we mnie. Tak. Co, nic nie ma oczywiście? Oczywiście, czemu miałoby być? Czemu miałoby by? W sumie jeszcze się... Nie, dobra, to nie będzie sekretu. Dobra, no. Gdzie jest sklepik? Nie odpuszczę sklepiku. Nie odpuszczę sklepiku, powiadam wam. Zaprawdę powiadam wam. Do mnie podchodzimy akurat z bliska. Właśnie, wybuchające. Kropelki. Kropeleczki. Bang. To mi nic nie daje. Wezmę PhD. To są lepsze pilsy. I mamy held up. Oczywiście, że wezmę. Oczywiście, że wezmę. Explosive Diary, a niech będzie. Wow! Nic ciekawego. O mój! Tak czy siak. Lecimy. Nie wiem, wyleczę się, bo mogę. Jej! Dobra, do góry w takim razie. W sumie mógłbym zdobyć więcej hajsu. Daj mi rzeczy. O! Poprosiłem, dostałem. Dobra, lecimy. Nie będę zużywać hajsu więcej. O, bomby, no nie wiedziałem, że tutaj są. Miło. O, nie tędy chciałem iść, ale trudno. O, pieniądz. Może chciałem. Znaczy ten pieniądz mi nic już nie da praktycznie. Ale mniejsza większość. Lecimy. Lecimy, moi drodzy, lecimy. Nic już po nas. Mogę ewentualnie tutaj jemnąć bombą. A, może było warto. Teraz Magic Mushroom poproszę. Byłbym bardzo wdzięczny. Bardzo, bardzo. Pilsy, pretty fly. Pilsy też są dobre. Okej. Przyjmę w takim razie, przyjmę. Pilsy są ky. Pretty fly jest zdecydowanie dobry. A w sumie rozwalmy to. Tutaj to są grzyby, nie kociołki. Minimasz. Okej. Przyjmę. Czy... Było jeszcze jedno pomieszczenie, szybko latamy, więc... Skoro to są grzybki... Tutaj miałem bombę tutaj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Infested? Czy wezmę to. Może nie latamy już tak szybko, ale mamy dużo inne profity, na przykład wbudowany kompas. Przykładowo. Zwiększone tirsy, albo różne rzeczy. Różnorakie bonusy, wiele z nich bardzo fajnych. Minimasz tak czy siak jest super. Tak czy siak jest bardzo super. Hop. Odpalamy, nie ma co czekać. Od razu bierzemy sobie deala. Nie ma absolutnie nic ciekawego. Czemu dostajemy takie słabe itemy? O mój Boże. Niestety bardzo słabe. Mógłbym poświęcić trochę życia. Jakbym nie gałganił. Dobra, wyleczymy się, wrócimy. Idziemy na lewo. Na lewo są rzeczy, które nas interesują. A na prawo nie ma właściwie nic. Ło, ile ty tego wyrzuciłeś? Spokojnie, szaleńczo. Spokojnie, tyle muszek to wiesz. Sobie możesz. Ale spokojnie. Dobra, musimy tutaj uważać. Przede wszystkim, żeby nie oberwać od tych pieprzonych glist. Te pieprzone glisty zabierają całe życie. I to jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Górą chyba mieliśmy iść, jeżeli mi pamięć nie myli. A pewnie myli. Wejdę tutaj. Tutaj nie powinno się mi nic stać. A będziemy mogli skutecznie... O, panie, kogo ty gonisz? Punchback. Naszego Muli Buma przyjaciela. Oh yes. Dobra, lecimy dalej. To będzie easy.
Zwłaszcza, że mamy naszą włócznię. O, razy jesteśmy malutcy. Malutka Undyne. Szkoda, że nie wygląda jakoś inaczej potem jak zostanie wskrzeszona. Jakby nie patrzeć. Determination. Opa. Wezmę, możemy rozwalać rzeczy. Ale że skoro latamy, to może być opłacalne. Hopa, hopa, hopa. Hopa. Z lataniem ten item nie jest zły. Jeśli chodzi o rozwalanie. Dobra, pójdziemy jeszcze do sklepiku. O nie! Dobra, właściwie tutaj nie będą mogli wlecieć, bo te maski, które już latają, to nie latają. Tak naprawdę te maski nie latają. Nie wiem jak to działa, ale tak to działa. Więc wyjebam go. Gimme, gimme. Co to jest do jasnej cholery? Two of Diamonds, huh. Zabawimy się. Power... Co to jest? Aaa, bumerang! Chujowe. Chujowe, bardzo chujowe. Dobra. Zróbmy więc tak. Zróbmy więc tak. Czy chcę ładować tutaj coś do skrzynki? Co ja mógłbym? Przyszłościowo. Władować hajs, bo to mi daje zwiększony lag. Plus będę mieć więcej hajsu do detonowania. Brzmi jak plan, moi drodzy. Zrobimy to, poświęcimy troszeczkę czasu. Potracimy trochę punktów, ale w sumie punkty są kompletnie nieistotne. Jeśli mi pamięć nie myli. Szansa na rozwalenie skrzynki to 5% też. Nie skrzynki, tylko maszyny do dotacji. Dobra. Odpalimy jeszcze raz tak. Bo mogę. Bo może się przydać ten maksymalny hajs, bo czemu by nie. No dobra. No to w dół. Właściwie nic ciekawego już nie mamy. W Devil Roomie byliśmy. Akt nam się tutaj nie przyda. Wiem co się może przydać jeszcze. Temperance. Hop. Hop. O mój Boże, nie chciałem. Okej. Okay. Chciałem to rozwalić. O, sekret. Fajnie. Nie, o ile nie mamy żadnego... Ech. Soul Herta, co jest bardzo niefajne. To mamy chociaż sekret i Black Herta. Przyjmę. O nie, nie Bloat. O, jeszcze zgałganiłem. Dobra, tak czy siak. Podchodzimy szybciutko. Podchodzimy szybciutko i go ranimy. Opa. Ranimy, ranimy, ranimy. I spróbujemy nie dać siebie zranić. Bo ta menda pieprzona strzela tymi brimstonami. Jak ja cię nienawidzę. Jak ja cię nienawidzę, tę mendo pieprzona. Dobra, wykorzystujemy nasze melee. One minute battle. Dobra. Okej. Okay. Już rozwalony. Obrywam tylko raz, bo zgałga nie ma, poza tym. Chocolate bar. Rating plus 700. A, to nie było nic ciekawego. Czy tutaj mógłbym spróbować oddać swoje życie? I give you my heart. Mech. I ostatni raz. Aj. Może będą jakieś serduszka. Wiecie co, to może być dobry deal. Tu jest serduszko. Biorę. Coś jeszcze, coś jeszcze. Chyba nie ma. W sumie mogłem pozwiedzać. Uuu, a to jest bardzo interesujące, moi drodzy. To może dać nam surherty. To może dać nam lepsze trinkety niż mamy. To może dać nam wiele ciekawych rzeczy, moi drodzy. Więc wykorzystam to. To maszyny, tej maszyny właściwie dawno nie korzystaliśmy. A jest bardzo fajna. O, tu of Diamonds. No, wykorzystam. To może być naprawdę dobre. Przede wszystkim możemy dostać cancer. I to jest warte poświęcenia czasu, moi drodzy. To jest zdecydowanie warte poświęcenia czasu. Cancer jest zajebistym trinketem. Skurewsko zajebistym trinketem. Więc zróbmy to. Mamy jakby co tu of Diamonds, więc... O mój Boże, nie chciałem tego. Okej. Okay. Więc lecimy. Co to jest? The Ward. Czy zostawimy sobie Jokera, więc to możemy sobie teraz użyć. Wiem przynajmniej co tutaj mamy. Okej, okay, przynajmniej wiem gdzie jest sekret. Do którego de facto możemy pójść? Bo czemu by nie? Nie jest daleko, nie musimy dużo przewalczyć. Więc why not? Kuźma mać. Brzmi jak plan. Soulheart, to się przyda. To się zdecydowanie przyda. Jakaś karta tarota i nieistotne. Na ten moment nieistotne. Szkoda, że mamy tak mało laku. Większy lak by się przydał. Dobra, więcej trinketów. Ale przede wszystkim potrzebuję cancer. Go to the next room. Follow the zebra. O! O! Znaczy możliwość rolowania byłaby super. Byłaby bardzo super.
Gdyby nie to, że podniosłem wszystkie te... Mogę rolnąć w Devil Roomie! Lecimy. Chariot wyjebane. Możemy rolnąć w Devil Roomie, napierdalam. Pytanie, czy używając tego, mogę używać aktu. Wiecie co? Odświeżymy sobie kosteczkę i spróbujemy. Bo czemu by nie? Warto spróbować, jeżeli mam możliwość rolowania. Naprawdę opłacalnego. To czemu by nie? Au, serio, Camrus, serio. Tak czy siak, warto spróbować. Hopa. Temi. Więcej pieniędzy, dzięki. Hopa. Jeszcze jedno pomieszczenie? Tak, musimy. Dobra. Duszki won. Umierajcie, duszki, ho, nic ciekawego. Czy mogło być ciekawe, ale czy chcę? Może potem. Może potem zawalczymy. Przede wszystkim użyjmy aktu, moi drodzy. Użyjmy aktu. Spróbujmy użyć. Okej? Okay. Akt. Działa! It fucking work. Co da? Held up. Wezmę. Wciąż nie chcę deadcata. Wciąż mam opcję rolowania. Wciąż mam zamiar ją wykorzystać. Więc odświeżamy pomieszczenie. Dice Shard działa, więc mógłbym de facto zostawić sobie to. Zamiast iść do Devil Roomu, zostawić sobie Jokera, to Dice Shard. Co nie jest złą opcją. De facto nie jest złą opcją. Mamy kosteczkę dzięki temu. Ta kosteczka jest super. I chyba tak się skuszę, wiecie? Chyba na to się skuszę. W takim razie pójdziemy sobie na górę. Może wylecieć tutaj... O mój Boże, no tak, zapomniałem o tym. Kompletnie o tym zapomniałem. Oż! Fuck off! Już się. Zapomniałem kompletnie, że to wymaga mojego całego życia. Teraz jak się wylecieć? Wahahaha. Tyle? Nie, jeszcze ty. Tyle? Dobra, tyle. Serio nie dam rady odświeżyć pomieszczeń. Serio nie dam rady. Wow. Nie mam jak się wyleczyć. A, mogę tutaj wejść. Nie wiem jak to działa, ale... Tak, a bomba. Dobra, mniejsza większość. Najważniejsze, że mamy kosteczkę, akt. No, kosteczkę powiedzmy. Możemy jeszcze raz zagrać. To jest okej. Okay. I to ma też efekt D20, moi drodzy. Co może działać świetnie, biorąc pod uwagę, że idziemy do D-Chestu. To może działać naprawdę świetnie. Mam maile, nie przejmujemy się ich tarczą. Na mordzie. Dobra, pięknie. Flat penny? Nie wiem, bez różnicy, tak naprawdę. Dobra, nie chcę brać, zabierze mi to za dużo życia. Nie uważam, żeby to było opłacalne. Są lepsze itemy, które wpłyną nam jakoś bezpośrednio na staty. Hopa! 999, o cześć. Nie wiem co to jest, wezmę. No mercy, damage up. Okej. Okay. W sumie zróbmy tak. Daj mi w końcu coś, temperance. Ile kluczy. Rozwalę ciebie. Puberty. Czy ja chcę zostawić sobie Dice Shard? Dobra. Zrobimy tak, że wezmę ten item. Niech będzie, ten item mogę wziąć. Wezmę ten item. Zostawię sobie Dice Shard. Uważam, że to jest takim bardzo dobry item. Na serio pobawimy się tutaj jeszcze, bo możemy dalej dostać cancer i na tym mi bardzo zależy. I są herty, to jest dobra opcja, tak czy siak. Dostaniemy to, albo i nie, albo maszyna wybuchnie. Wciąż będzie okej, okay. O, wybuchła, no dobra. Mniejsza większość. Mhm. Więc zostawimy sobie nie flat penny. Weźmiemy sobie to. Mogę się na to leczyć, bo czemu by nie. Wejdziemy do sklepiku, użyję Tool of Diamonds na przyszłość, bo czemu by nie, lepiej użyć niż nie użyć. Kupimy sobie to, bo mogę. I wracamy się. I rozwalamy, bo sobie rozwaliliśmy, dobra. I znamy kosteczkę. D20 i równocześnie D6. I to jest okej.
No Mercy. Ciekawe czym jest No Mercy. Dał nam obrażenie. Jakiś pewnie typowym item pod obrażenia, więc... Raczej nie za bardzo się tym przejmować. Przede wszystkim czemu miałbym się przejmować, to jest złe słowo. Powinienem się cieszyć i się cieszę. Joker, o panie. O panie, panie. Pam, param, pam, 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 param, pam. Użyję, znaczy wejdę najpierw tutaj. Au. Brawo, Camrus. To będzie Pretty Fly. Nie, to nie jest Pretty Fly. Pomyliłem się. Opa. O Boże, Metaton. Hello, darling. Oh yes. Czyli Incubus, nie Metaton. Jeżeli mam przetłumaczyć na... No, jeżeli ma być to po Isaacowatemu. Ale wciąż. Super. Jaram się, moi drodzy. Jeden z najlepszych itemów w grze. Kopiuje nasze ataki, podwaja. Super. Jestem zauroczony. Jest super, pięknie, wspaniale. Strength. Strength jest ok na Devil Roomy, tylko że już byliśmy w Devil Roomie, więc nie dzięki. Mógłbym powalczyć o Pretty Fly'a. Tak szczerze. Powalczmy może. Bo Pretty Fly udostępni nam bezproblemowe rozwalenie... jak to się nazywa? Bezproblemowe rozwalenie... Kuźwa mać! Sansa. No. A mamy już dwa Pretty Fly'e, wystarczy jeden Pretty Fly. Boże, co się ta kamerka przekrzywiła. What the fuck? Poprawię, bo tak dziwnie jestem po boku. Niech będzie. Brakuje nam jednego Pretty Fly'a, to nie jest dużo. Mamy dwa laków, więc jest jakaś częstotliwość na wygranie tego. No, dostaliśmy muchę, ale nie tą, którą chcieliśmy. O mój Boże. Podniosę to. O, Soul Heart! Ale fajnie, moi drodzy. Czy skapular nam zwiększa jakąś szansę, że wylatą Soul Heart zamiast zwykłych serduszek? Bo tak dość dużo tych Soul Heartów tam leci, jakby nie patrzeć. Tak szczerze. Przy okazji może wylecieć nam banknot, który jest bezużyteczny, ale możemy go rolnąć. To też jest opcja, którą warto wziąć pod uwagę, moi drodzy. To jest też opcja, którą warto wziąć pod uwagę. Dobra, do przodu jest sobie łatwiej się ustawić. Bang, bang, bang. No, połowa hajsu zeszła. Damy radę. Przypominam, że możemy użyć do Shardu. Więc w sumie nie zbierajmy tego wszystkiego, bo po cholerę. Kiedy możemy mieć value. O mój Boże. Tak, po co to zbierać? Możemy mieć duże value. Mhm. Lepszy pomysł. Te parę centów to jebeć. Grunt, żeby się nas spamić. Może wlecą jakieś złote skrzyneczki. Dobry pomysł. Podniosę tylko to, żeby zobaczyć co to jest. Explosive Diarrhea. Mech. Explosive Diarrhea. Czemu nie ma już tego lektora? Przynajmniej nie jest zawsze, to mnie strasznie wkurza. Lektor był zajebisty. Dobra, tak się... O, dobra, wyleciało. Akt. Bang. Dobra. Nie chciałem tego podnieść, bad guess. Mech. Mam nadzieję, że zawsze możemy się tutaj wrócić, co nie? I rolnąć jeszcze raz. A, panie. Szybciej niż myślałem. Hopa. Joker. Nie dzięki. O, jest. Znaczy... Nie, nie chcę tego brać. Latanie, życie... W sumie po cholerę. Po cholerę, skoro mogę zamienić na lepszy item. Latanie mamy, życia nie potrzebujemy. Więc po co? Mamy kosteczkę, bawimy się. Bawimy się bardzo silnym. I to mi się podoba. Będziemy mieli więcej skrzyneczek. Z tych skrzyneczek będą leciały rzeczy. A to sprawi, że będziemy jeszcze silniejsi. I to jest to, co lubię. To jest to, co lubię. Oh, yes, baby! Stąd też może być value. Tyle rzeczy do rolnięcia, ale tam mamy item. Dlatego to ma priorytet. Moi drodzy, dlatego to ma priorytet. Bang! Oj, serio? Serio dałeś mi kluczyk? L-tap? Paraliż? Czy chcę brać L-tap? W sumie hell tam może być. Gdzie jest hell tap tutaj? Niech będzie. Mógłbym mieć kostkę i trzymać coś innego przynajmniej. Pozbędę się wtedy aktu. I będę potrzebować więcej staków. Nie, nie podoba mi się ten pomysł. Zostawimy sobie tak. Co prawda, że nie mamy miejsca na item jednorazowego użytku. O, wezmę. I które to jest pomieszczenie? Drugie? Drugie. Czyli teraz jest matka. To nie. Zbiorę monetki. Bo może być lag.
Może zabiera nam to slot na item jednorazowego użytku, ale... 4 staki. To jest bardzo duże value. To jest bardzo duże value. W ogóle strzelamy tymi monetami. Śmiesznie to wygląda. Osobiście wolałem strzelać strzałkami, tak myślę. Bardziej to pasowało do Undyne. Mafetka mogłaby strzelać hajsem. Oj tak, ona by mogła. Dobra, o panie. Dobrze, że teraz podleciałem na bok. Bang, bang. Uuu, skrzyneczki, miam. Pyszne, pyszne. Moi drodzy, naprawdę pyszne. W sumie mogłem nie brać tego życia. Z prostego powodu, jakim jest to, że... mam zamiar wybrać ten, Genocide. A jak dobrze wiemy, Genocide daje nam efekt Polaroidu. A jak dobrze wiemy, nie daje nam, jeżeli mam jedno serduszko. Dobra, to ponosiłem kosteczkę, więc bang. Tak sobie. Tak sobie. Czy mogę jeszcze zdobyć parę staków? Raczej nie. Ale jest malutka szansa, że wyleci bateryjka. Więc spróbujmy, spróbujmy. Auć, 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 auć. Jest sorry mordo, jestem przyziemiony. Więc nie wejdźmy do innego pomieszczenia. Uuu, to może być ciekawe aktualnie. Boże, tyle itemów, nie? Tyle itemów. I nic! Zero baterii. Zero. Kiedy bateria byłaby taka dobra? Dwa itemy do rolowania. O mój Boże. Czy mógłbym użyć Dice Shardu, nie? Ej, w sumie mogłem użyć Dice Shardu i wziąć kosteczkę. Ale nie, nie czuję, żeby to było opłacalne. Czemu nie robi się stack za walkę? Serio. Czemu tak się nie robi? Powinno tak się robić. Bym mógł rolnąć. To jest niesprawiedliwe. O, jakie mam ładne tirsy. Dobra. Podniesiemy wszystko. Bo mogę. No i też będziemy mieli dużo hajsu, dużo bomb, dużo wszystkiego w takim przypadku. Czy mam opcję może Cutthroat, tak teraz pozwoli mi się cofnąć? Mam? Może mam? No ja tutaj nie ma niczego takiego. Ara, biorę. I obniżymy sobie życie do połowy. Brzmi jak plan. No! O mój Boże, nie chciałem. Do połowy. Żeby mieć combo z Genocide'em. Mam kosteczkę, jest wszystko pięknie, okej. Okay. Mógłbym poszukać sekretu jeszcze. To jedne tutaj. Nie ma, to nie chce mi się szukać dalej. Za dużo czasu i tak potraciłem. Isaac! Wow! Dobra. Ale mamy ładne tirsy. Znaczy może mi się zdaje, bo mam tego robota, nie? I strzelam podwójnie. Oczywiście biorę to. Oczywiście. A, oczywiście nie mam tego. Billa, bo już byliśmy. No dobra, hopa. Aż co naleję wodę, mi się naprawdę chce pić. Naprawdę chce mi się pić. Gramandań potrzebuje wody. Ho, 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 ho. Sorry, że wyrzucę nagranie, ale... ale jednak strasznie mi wysuchło w gardle. A naprawdę ciężko się gada, jeżeli ma się wyschnięte gardło. Bardzo ciężko. W ogóle pochwalę się, że jestem mistrzem życia. Że jeden z mniejszych razów wyciszyłem telefon na nagrywkach dzień wcześniej. Jest oczywiście bardzo słuszne zagranie z mojej strony. A dlaczego jestem mistrzem życia? Bo od miesięcy... Boże, jakie dźwięki! Roar! Od miesięcy nie chodziłem spać wcześniej niż przed trzecią. I w końcu stwierdziłem, wiecie co? Dla samego YouTube'a, dla samego siebie... Wolę pójść spać o północy i wstać o 8, zamiast pójść o 3 i wstać, nie wiem, o 11, 12. Stwierdziłem, że jestem genialny, że jestem bardzo mądrym człowiekiem. Bardzo mądrym człowiekiem, że słusznie postąpiłem i że tak zrobimy, auć. Że słusznie zrobiłem. I słusznie zrobiłem. Tylko problem jest taki, że nie odciszyłem telefonu, budzik mnie nie obudził i spałem 11 godzin, wstałem o 11 tak jak normalnie. Fajnie. Co nie? Nice. Hop. Co to? Echwas? Meh.
O, to akurat biorę. Czekajcie, co tu mamy? Judgment. Judgment jest interesujący. Może nie taki. No w sumie z naszym efektem. Naszym efektem nie jest zły. Polaroid ma value. Tego nie chcę, ale mamy item do rolowania. I to przyjmę. Wezmę sobie oczywiście życie. Życie jest ok. Ok, daj mi to. Teraz możemy rolnąć. Money equal power! Biorę z miejsca. Z miejsca biorę. The Star, Temperance. Użyjemy, ok. Opa. Nie wiem w sumie czemu to robię, ale... A wiem czemu. Dla aktu, więcej rzeczy do rolowania. D20, moi drodzy. Mam zamiar być OP w tym ranie, nie? Mam zamiar być OP. Oj, mam zamiar. Mam zamiar mieć 4 itemy w The Chest. Mam zamiar je rolować, że będziemy mieli coś przejebanego. I będzie fajnie. A i gwarantuję wam to, będzie fajnie. Będzie fajnie. Kluczyki, no wezmę no. Czemu miałbym nie brać? Chcę sobie wyobrazić, jak bardzo możemy być przegięci. Nice, baby, nice. O życie nie musimy się raczej martwić. Raczej, co nie? Gimme, gimme. O, chwileczkę, co, nic ciekawego nie ma. No w sumie po co ja to zrobiłem? Kiedy mam oczywiście kulę. Czego zapominam o tej kuli? Nie pominiłem, ale zapominam. Wow, stary jest pis. Dobra, wracamy się. Naszej eleczki. L pomieszczenia. Hopa. 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 Raz za razem coraz więcej przedmiotów. To dawało chyba bombsarki. To bez różnicy. Lecimy. Na jeden roll jeszcze powinienem mieć. Oczywiście jeden roll w sumie chciałem zostawić na deal'e. Definitywnie. I prawdopodobnie zostawimy tak. Au. Prawdopodobnie zostawimy tak. Może się wrócimy, cholera wie. To może być ciekawe. Empress? No, żyje. Czemu nie, by nie? Trochę zwiększone obrażenia. Zawsze szybciej spirujemy. Przede wszystkim też stack naszego rolololo. Liczyłem na crit heada ogólnie. Ze skrzyneczek. Wtedy byśmy mieli przegięte obrażenia, nie uważacie? Oh yes. Byłyby. Aj, byłyby. Życia nie chcę brać, bo polaroid. Dobra. Czy teraz... Wracam się rolnąć. Jalo. Może być ci bateria, cholera wie. Hopa. Co to za pills? Range up. Tak trochę... Tak trochę mech. Ale wezmę. Niech będzie, to jest zawsze coś pozytywnego. Dobra, tyle. Tyle. Nic więcej nie bierzemy. Lecimy dalej. O, do bossa jeszcze troszkę mamy. Może będziemy mieli na więcej niż jeden roll. Auć. Może... O, panie. Czy wejdę wpierw tutaj? Ło, podoba mi się ten ryj. Tej super troll bomby. Oj, podoba mi się. Dobra, wracamy się. Rolololo bardziej. Hopa. Życie bierzemy wszystkie. Więcej przedmiotów, oh yeah. Oh yeah. Co to? Ekwas, wyjebane. Weźmiemy jedno życie. O Boże, nie! Rozwaliłem tą maszynę, szlak! Chciałem zrobić więcej hajsu, no dobra, trudno się mówi. Zostawimy sobie tak, żeby mieć połówkę życia. Jeszcze jedna bateria została. Oczywiście bierzemy. Opa. Gimme, gimme. Czy więcej przedmiotów, tym większe value. Bang. Co to jest? Two of Diamonds? No, bardzo mi się przyda. Tak naprawdę to nie. Wezmę. Eternal Health. Range up. Żyje! Niech będą pozytywne staty. Dobra. I dalej nie mamy nic.
tego co widzę. To są jeszcze jakieś pilsy. Infested, to Pretty Fly. Tego potrzebowaliśmy, moi drodzy. Tego potrzebowaliśmy. Resztę zostawiam, nawet nie muszę tego podnosić. Mogę, nie muszę. Taka rada, nie są mi potrzebne te wszystkie przedmioty. Ale dobra, lecimy. Na jeden roll jeszcze powinniśmy mieć. Powinniśmy. Czy będziemy mieli? Nie wiem, ale czy powinniśmy? Tak, powinniśmy mieć. Dobra. Klucze aktualnie mógłbym sobie zostawić. A, wyjebane. O, panie, dobra. Będziemy mieli na rolę. Zawalczę najpierw z bossem, myślę. Albo porolujemy. Zostawimy sobie baterię akurat na bossa. Brzmi jak plan. Niech będzie, wyciągamy jak największy value. Ach, to mi się podoba. Hopa. Temi. Bang. Byłoby spoko, gdybym miał lepszy zestaw itemsów. Nie ponosić nic. Nic nie ponosić z tych rzeczy. Okej. Pils jakieś ciekawe. Nie ma. Wracamy się. Teraz mamy item chociaż. To jest dobre, wyleciał z puli i przede wszystkim mam item do rolowania. I to już jest warte rolowanie. Zdecydowanie. Zdecydowanie, biorę to. I jazda. Zanim weźmiemy kolejną baterię, przejdziemy wszystkie pomieszczenia, których nie przeszliśmy. Spróbujemy naturalnie zdobyć bateryjkę. O, tego nie otworzyłem. Hopa. To jest jakiś chujowy item, jeśli mnie pamięć nie myli. To nie jest triple shot. Czym ty kurwa jesteś? Coś zjebane graficznie, ale wezmę. Z ciekawości, L-tap. Heltap, czy chcę? Chyba nie. Oh yes. Oh yes, baby. Oh yes. Tak czy siak. Co to jest za oko? Na pewno to nie jest triple shot. Dirt eye. Zaraz znajdę. Nie, to jest Kane Other Eye. I to jest chujowe. No to latca po prostu i strzela. Nie bierzemy tego. Dobra, wyjebane. Ale dobra, coś się spieprzyło z tymi... Pa. Sprite'ami, czy jak to się nazywa. Dostaliśmy... To jest ten, Little Steven. Z tego co widzę. To jest Little Steven. Dobra, nie zrobimy. Z tego co widzę... Pa. Naturalnej bateryjki. Jest szansa. De facto jest szansa. Mianowicie... Musimy wejść tutaj, przejść oczywiście walkę i podczas walki w Devil Roomie napotkać na walkę jakąś. Chujowe. Natrafiliśmy. Czyli de facto mamy. Tylko czy chcemy rolować tutaj? Czy chcemy rolować tutaj? To jest dobre pytanie. Chcemy. Devil Room itemy jednak są cenniejsze. Słabo. Ale wrócę się do tamtego pomieszczenia i jeszcze zbierzemy te rzeczy, bo było tego dużo. A cholera, wie ci się przyda. Klucze mogą się przydać. Bierzemy sobie. I lecimy. W takim razie będziemy mieli jeszcze jeden łomp. I chyba tyle. Tak, będziemy mieli jeszcze jeden łomp. Dobra, podniosę to. Bo mogę. Kaino Dry. No jest zagando wypłatu, tak szczerze. Paraliż. Heldal wezmę, bo czemu by nie. Temperance. A niech będzie. O. Więcej itemów, więcej HP upów. Dobra, biorę wszystko. Justice. Co to, feromony? Więcej HP upów. Dobra, chyba zebrałem wszystko, co mogłem, nie? Parę bomb jeszcze. Ciężko mi się zbiera, nie wiem czemu. Dobra, gdzie jest mój Dice Shard? Tu jest? I gdzie jest mój grzybek? Tu jest. Grzybek przede wszystkim dla kompasu. No dobra. Trochę nam się schodzi ten odcinek. Ale dlatego, że lubię się bawić. Dlatego, że lubię się bawić, lubię kombinować, lubię robić siebie jak najbardziej przegiętym. Nie wiem, czy to jest ciekawe do oglądania, nie wiem, czy to jest nudne do oglądania. Tak czy siak. Również w Isaacu nie chodzi tylko o to, żeby przejść. Również chodzi o to, żeby mieć jak największy fan z tego.
A ja mam obecnie duży fan. Friday, Friday, fan, fan, fan. Auć. I tak mi się strasznie podobają zmiany tych troll bomb. Oj tak, Flowey. Pasuje, pasuje. Pasuje bardzo dobrze. Au, czego? W sumie, czy to jest istotne? Czy to jest w jakimkolwiek stopniu istotne? Odpowiedź brzmi nie, to absolutnie nie jest istotne. Oha, ha, ha, ha. W sumie, czemu ja to rozwalam bombami? Dobra, wiem, że mam iść na lewo. Bo widziałem. Okej. Okay. Czy mogę używać aktu? A nuż coś ciekawego wyleci. Papa. Material herf. The stars. Dobra, lecimy dołem. O, proszę, to może być ciekawe. Umrzyj, dzięki. O, dzięki. Zajebisty teleport. Papa. Nic ciekawego. Daj mi może... sekret? Dał mi sekret. I Ultra Grid. To jest opcja do rolowania. O, jest. Opcja do rolowania, baby. Rolololo. Rolololo. Bang, 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 bang. Pięknie. Życie, to nam się nie przyda. Kluczki mogą się przydać. Przede wszystkim liczymy tutaj. A, rozwalę. Bomb nam szkoda? Nie szkoda nam, broń, bo... O, szkoda mi nerwów. Gdzie ja jestem? Chwila. A tędy. Hop. O, mogę się powiesić, super. W sumie nie widziałem tego itemu od dawna. Ale tak czy siak, to daje nam latanie, więc takie mech. Mech na 10, nie uważacie? My mamy już latanie. My już mamy latanie. Jakbym był papirusem, to bym z chęcią wziął, żeby latała sama głowa. Z oczywistych powodów. Dobra, lecimy tutaj. It leaves. Zabijemy szybciutko. Troszkę oberwałem, ale to kompletnie nie jest istotne. Bang, bang, bang. Dobra. Możemy wyjść od It Leaves. Zawsze możemy wyjść. Uciekamy tutaj. Żadnego itemu, więc tutaj nie rolniemy sobie. A kto nie jest item? Oj, come on. O, to byłoby bardzo ciekawe, gdyby nie to, że mamy 5 życia. 6 życia. Wezmę ten item. Chcę mieć latającą główkę Undyne. Wezmę, bo mogę. Niech będzie. Give me that. Wyglądamy uroczo. W ogóle mamy łańcuch przyczepiony do powietrza. Zobaczcie, ten łańcuch nie jest przyczepiony do niczego. Jestem kulą niosącą kulę. Dobra, góra. Góra, góra, kula daj fula. Curse of the Blind. To nie jest istotne, tak długo, jak nie będzie to w the chest. Nie mam nic przeciwko. Nie mam nic przeciwko. Trzeba być jakiś item, który by nam zabrał życie. I daje efekt babilońskiej kurwy. Oj tak. Fajnie by było. Ciekawe, czy Undyne by zmieniła jakoś wygląd. Pod wpływem efektu babilońskiej. To by było ciekawe aktualnie. Nie chcę walczyć. Szkoda mi życia. Szkoda mi życia, szkoda mi czasu. Lecimy od razu do The Chest. To nas interesuje. Bang. Okej. Okay. O! To może być interesujące. To może być interesujące. Wezmę. Okej. Okay. Pretty Fly. No wezmę, nic mi to nie daje. O, etap kolejny, fajnie. Wezmę. To by nie wziął. Gałgan ze mnie. Bang. Bang. Dobra. Wow, jak on szybko zniknął. Nie jestem świadomy swoich obrażeń, moi drodzy. W sumie, czy chcę dać mu hajs? A, daj mi hajs. Może da mi coś fajnego. Szybko nam się zwróci, nie oszukujmy się. Co z tego, że tracimy obrażenia? Skoro nam się hajs tak zwróci. Blue map. Okej, okay, przyjmę. Wiem, gdzie są sekrety, jest to bardzo spoko item. Papa. Co to? Two of Spades.
Biorę na to. Wow! Ile rzeczy! Aktualnie mogę natrolować. Pretty Fly? No nie, dzięki, nie przyda mi się raczej. Wyrzućmy to. Czemu nie mogę tego wyrzucić? A, zapomniałem, to jest pod jakimś innym klawiszem. Nie wiem pod jakim teraz. Serio, pod którym klawiszem? Dobra, już wiem pod którym. Bierzemy to. Bierzemy to. Bierzemy to. I rolololo. Wezmę to, to. Nie chciałem tego serca, ale mniejsza. Dobra. Zawsze możemy się tutaj wrócić rolnąć. Przy okazji pozbieramy monetki, bo wiadomo, to są nasze obrażenia. Jak widzicie, rosną. Damage rośnie. My lubimy, jak damage rośnie. Bang. Z ledami nie ma problemu. Przypominam, jakie mamy tiersy. Jak to działa. Dzięki. Opa. 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 Dobra, teraz pytanie, gdzie jest boss? To jest dobre pytanie. Trzeba go jak najszybciej rozdupić. I dojść do the chestu! A, oberwałem. To nie jest istotne. To nie jest absolutnie istotne. Loki! Ach, pięknie życie schodzi. Patrzcie na to, to jest takie piękne. Jeszcze jak meta, to on się ustawi, tak że w innym rządku strzelamy. O, tak. To jest siła, nie? 20 obrażeń, 20 punktów obrażeń z metatonem. Hmm. Oh yes. Oh yes. Bang, 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 bang. Albo mi się zdaje, albo... auć. Albo ten mieczek niewiele bije. Tak szczerze. W sumie czemu ja się tutaj tłukę? Nie mogę po prostu sobie pójść. Sobie już prawie wszystkich rozwaliliśmy, to niech będzie. Bang. Nic ciekawego, nie było warto. Boże, on zginął w sekundę, boss! Wow. To jest nie do pomyślenia. Chodź, war! Propo wojny. Muszę skończyć w końcu ten, jak to się nazywa. O mój Boże, zapomniałem. Nie Dishonored, nie Dishonored. Darksiders! Muszę skończyć Darksiders, taki fajny hack and slash, spodoba mi się strasznie. I grałem tam jeden z czterech jeźdźców apokalipsy. Wojną. Gra dość stara w sumie. Jak na nasze czasy. Ale jak na tamte czasy, kiedy została wyprodukowana, graficznie jest piękna. Jak na tamte czasy. I bardzo fajna. Spodoba mi się ten hack... biorę wszystko. Book of Belial, mech. To są jakieś obrażenia. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Nie mam niestety dwóch miejsc na itemy. Jestem głównym. Tak bym poszedł i rolnął, ale... Dobra, pytanie, gdzie ja jestem? Boże, jaka ta mapa jest duża. Chodźmy na górę. Ale nie na samą górę. Chodźmy na samą górę. Myślę, że to dobry pomysł. Nie wiem czemu, tak jakoś. Dobra. Ja pierdzielę. No i hopa. Nie będziemy mieli jednego tiku na początku. No ale to chyba nie jest jakiś większy problem. To chyba nie jest absolutnie jakiś większy problem. Bang. Belaronex! Napieprzemy. W sumie nawet nie chce mi się ruszać. Dobra, może zacznie mi się chcieć. Przez te pieprzone familiary! Gincie. Wojny mamy metatonem wylatywać. A w sumie... mniejsze. Ten mod się cały czas rozwija, to mi się strasznie podoba. Cały czas. Dobra, najpierw otworzymy skrzynki. Broń Boże, najpierw rolniemy. Proszę, nie... Dobra, nie ma Curse of the Blind. Hop, hop, hop. O mój Boże. Tych pół wezmę. Jest spoko. Nim co daj ta lampa. Roli pająki. Guardian Angel przyspiesza moje Pretty Fly'e. To nam zwiększa mocno obrażenia w cele, które bijemy. Mimo tego nie chcę. Myślę, że może nas czekać coś lepszego. Tech 5 jest bardzo fajne. Więc akurat to mam zamiar wziąć. Ale... bang. Dalej nic. Weźmiemy tylko klepsydrę, żeby wleciała z puli. Liczę, że może podejść kluczyk tatusia.
Na to liczę. Jeżeli wracą skrzyneczki, to też jest bardzo fajne, bo wracą dwie skrzyneczki. Mamy podwójne itemy po przeliczeniu, przejściu pomieszczeń. Dobra. W takim razie jazda. Próbujemy. Może uda nam się rozwalić Mega Satana. Jest drobna szansa. Jest drobna szansa. To jest spoko. Hopa, a w sumie mogę tak. Co to? Paraliż? Mech. Dobra, baterie weźmiemy potem, żeby wyciągać jak największe value. I jak największe. Nie ma co marnować tików. Cholera wie, czy podczas ostatniego rolowania nie podejdzie nam to, czego chcemy, nie? Nie, wchodzimy tutaj. Okej. Okay. Blotus jest zajebisty. Ten kwiatek nie... ten. Biały jest zajebisty. Jest zajebisty, daje nam bardzo dobre efekty. Wciąż jednak, oczekuję czegoś lepszego. Chłasz jest bardzo dobre. Holy promienie są spoko, ale wciąż. Dacki, to jest nasz priorytet. To jest nasz priorytet. Tech pół wziąłem, ponieważ po prostu bardzo lubię ten item, tak po prostu. Bardzo lubię ten item. Kurewsko zwiększa DPS. Bardzo. Więc to pomaga również sklirować mocno. Jest dużo pewniejszym itemem niż to, co mieliśmy tam. Dobra. Uwaga. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze jeden, jeszcze raz. Bang. Bang, 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 bang. I cofamy się. Ale sobie tak przejdziemy. Uwaga, nie podnosimy baterii tylko. Rolololo. Co to jest do jasnej cholery? To ja wiem, że to jest soy milk. Ale co to jest? Deeper block, zrobię tutaj na wszelki. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Cóż, nie sprawdzimy. Efekt spowolnienia? Ebola, bomby zamiast pocisków. Spoko, spoko, ale wciąż to nie to. Wciąż to nie to, moi drodzy. Albo super przegięty item, albo dacki. Na to celujemy. Na to celujemy. Na to celujemy, moi drodzy. Bang, bang, bang. O, o, mogą wrócić baterie. Hierofant. Użyję. Credit card. Nie za wiele nam to da, nie uważacie? Ale nie za wiele. Jej, możemy w sklepiku mieć za darmo rzeczy. Jej. Super. Z czego ja dostałem obrażenia? Ej, chwila, co? Z czego ja dostałem obrażenia? Tak szczerze. Co się stało? Dostałem obrażenia z dupy. Ale czemu? What the fuck? Czy... nie narzekam, okej? Okay? Nie narzekam, ja przyjmę. Zdecydowanie przyjmę. Ale czemu? To jest dobre pytanie, to nie jest jak grzybka naszego. Zdecydowanie nie jest. Więc co jest z powodem tego? Jakiś stały buff, ale... nie wiem. Czy... może mi powiecie, może wy wiecie. Chciałbym się dowiedzieć, bo jestem zaskoczony. I ciekawy. Zaskoczony i ciekawy. Dobra. W ogóle żadna skrzyneczka nie wyleciała, troszeczkę smutne, nie uważacie? Żadne, wiem, że nie mam item kolaru ani nic. Co by było sojebiste tutaj. Ale wciąż. Dwie skrzyneczki, dwa itemy. Czym ty jesteś? Znaczy podejrzewam, że to są płonące pociski, ale muszę zobaczyć. A nie, pyromaniak. Okej. Okay. Ale musiałem to wziąć. Czy to może... skąd to oko nawiązane? Do czego to oko jest nawiązaniem? Nie wiem. No okej. Okay. Przynajmniej wiem, jak wygląda pyromaniak. Mamy okazję przynajmniej przy okazji... Mamy okazję przetestować nowe itemy, które są takimi samymi itemami, jak były w Isaacu. Ale chodzi o wygląd. Dowiedzieć się, czym są zamiennikami. To jest też fajna opcja do sprawdzenia modyfikacji, jakby nie patrzeć. Bardzo fajna opcja. Tylko Gapi Color byłby jeszcze fajniejszą opcją, jakbyśmy się go miało. Dobra, bang, bang, bang. No to chyba tyle. Ostatni lore i lecimy do Sansa. Jep.
Wow! I był... O! Wleciały skrzyneczki, o które prosiłem. Opa, no dobra, wezmę. Wezmę, czemu by nie. Ostatnie podrygi, ostatni item. Give me something, give me. Co nie mogłem tutaj rolnąć po prostu. Zamiast latać przez całą mapę. Tia! To nie byłby zły pomysł, ale... Bez różnicy. W sumie możemy zużyć Dice Shard. Akt. Chcę to. Zmniejszone tirsy, ale duże krople. Zielone kropelki, jak ładnie. Ładny zielony kolor, muszę przyznać. Podoba mi się. Oh yes! Czy będziemy mieli pieprznięcie pojedyncze fajne, ale przez to, że to jest świetna synergia z tych pół. Dobra, no. Nie wiem, po co mam to brać, ale... Bang! To było szybkie. To było szybkie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. The Binding of Undertale Afterbirth to jest błąd graficzny. Mamy itemy z Afterbirthu. To był błąd graficzny, co nie? Także się jak, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.